Za chwilę zobaczymy prawdziwe włoskie derby. Juventus podejmie u siebie jednego z odwiecznych rywali, zespół Interu Mediolan. Oba zespoły mają stare rachunki do wyrównania. Witamy na Allianz Stadium. Mówią do Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Za moment rozpocznie się tu mecz, w którym Juventus zmierzy się z Interem Mediolan. Inter jest gościem na tym stadionie, będzie więc musiał stawić czoło większej presji niż grające u siebie Juve. Jednego możemy być pewni, emocji z całą pewnością nie zabraknie. Oto skład Juventusu na dziś. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. Tak zagra w dzisiejszym meczu Inter Mediolan. Wygląda mi to na 1-4-2-4. Na papierze ustawienie ultraofensywne, ale wiele zależy od tego, jak będą grać skrzydłowi i boczni obrońcy. Jeśli ci ostatni będą przyspawani do pozycji, a gracze na flankach będą nieco cofnięci, to równie dobrze może to być formacja całkiem zachowawcza. Przekonamy się zaraz, jak będzie to wyglądać w praktyce. Mają w składzie kilka silnych nazwisk, postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar gry, ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. Jak sądzisz, co tu dziś pokaże? Jest to snajper najwyższej klasy. 4 gole w 3 poprzednich meczach to osiągnięcie, które budzi najwyższy szacunek. Myślę, że i dziś możemy spodziewać się bramki albo 2. Niecelnie teraz podaje. No i Inter coraz bliżej bramki rywala. Nieudane podanie i przechwyt. Arkadiusz Milik. Wywierana teraz presja. Milik, Dusan Vlahović, piłkę ma teraz Paul Pogba. O, i tak to się powinno robić, modelowy odbiór. Inter naciska, akcja dobrze się zapowiada. Lautaro Martinez, gol! Wychodzą na prowadzenie! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Juve rozpocznie od środka. Nie mają teraz innego wyjścia, jak wyrównać.
Dusan Vlachowicz. Lautaro Martinez. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Arkadiusz Milik. Dobra ta interwencja. Inter miał pograć piłką, ale jak dotąd dominują tu rywale. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może... Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Ta akcja kończy się niczym. Arkadiusz Milik. Podanie do Vlachowicza. Oddali piłkę przeciwnikom. Pierwsza połowa meczu na Allianz Stadium dobiegła końca. Inter zszedł na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem. W drugiej połowie powinno się sporo dziać na murawie. Trzeci, nieczyste wejście. Myślę, że kwalifikowało się na kartkę. Zobaczymy, co na to pani sędzia. Sędzia uznała, że było to przewinienie na kartkę. I jak najbardziej słusznie. Dobra presja teraz, mają piłkę. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. To może być groźne, będzie kontra. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Czysta interwencja i zaczną z linii bocznej. Mamy zmianę w szeregach Interu Mediolan. Lautaro Martinez. Dentro con il numero 19 Gabriel Jesus. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Joshua Kimmich przy piłce. A teraz? Tak jest! Inter ma kolejnego gola. Zaczynają uciekać rywalom. Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był...